Więc jeżeli ten odcinek będzie, nie wiem, trwał 40 minut, to będziecie mieć dwa odcinki po 20. I te odcinki mogły się skończyć w jednej chwili, więc od razu was ostrzegam o tym. Znaczy, w sumie to was ostrzegam już w drugim odcinku w razie czego. No chyba, że teraz po prostu wyjdziemy i tyle. Ale wydaje mi się, że nie. Ciekawe, co starzec powie. Czy dalej pali? Odgubę ognisko. Pogorzelisko. Czekajcie, bo mamy w sumie tutaj sporo jeszcze tekstów. Przysługa dla babci. Dziwny wierszyk. Chłopiec recytował w kółko jakiś wierszyk. Jeden mały miś zupkę sobie jadł. Przed drugim miś i były misie dwa. Cztery małe misie zrobiły nagle bęc. Przed jeszcze jeden i było misiów pięć. Chłopiec wraca do rodziny. Zabrałem chłopca do jego osobliwej rodzinki. Butla tlenowa. Dostałem od kobiety w masce izolacyjnej... Masce izolacyjnej, takie co słowo jest? Butlę wysokociśnieniową. Niestety jest pusta. Nie ma w niej tlenu. Być może da się ją napełnić przy użyciu kompresora. Drzewo płonie. Podpaliłem korzenie znajdujące się w piwnicy. Ogień rozprzestrzenił się na całe gadające drzewo. Nawet teraz słyszę jego krzyki. Wygląda na to, że Kaleka miał rację. Drzewo jest ogromne i prawdopodobnie będzie płonąć przez całą noc. Muszę tu wrócić następnego dnia. Dzień 29. Pogorzelisko. Udało się. Drzewo doszczętnie spłonęło. Czuję, że zbliżam się do końca mojej podróży. Czy to możliwe? Ale nie ma tego starca. On chyba tu był. Siedzi przy drzewie? To możliwe? Ale to tylko zjarane. Ej, nic nie widzę. Dobra, jednak ta latarka się przyda teraz. Ale widzę, że nie za dużo. No właśnie. Gdzieś wylazłem. No chyba, że to będzie ostatni odcinek. Tak też może być. Co tu się dzieje? Tylko pył pozostał. Odblokowano osiągnięcie. Kochani, zatrzymał nam się czas. Zniszczona studnia. Po co mi ta lina? Chyba, że to jeszcze nie jest koniec. Teraz się mogę jeszcze zdziwić. Szafa. Pusto. Pęknięć w asfalcie sączy się bezbarwna maś. Czy nam się udało uciec? Czym ty jesteś? Plecak. Dużo pochodni. Znak. Na znaku znajduje się przekreślony napis Ciemny Las. Co to? To Kaleka. Kaleki starzec z wioski. Czy każdy próbował się uwolnić? Droga do domu. Kochani, chyba nam się udało w końcu skończyć Darkwood. Nie, to jest niemożliwe. Nie wiem, który to nawet odcinek jest. Każdy próbował się wydostać. Czemu oni się zamienili w kamień, czy w coś? Nie wiem. Co tu się dzieje? Jakie jest wyjaśnienie tej gry? Każdy próbował się wydostać. I dużo osób tu dotarło, co jest najlepsze. Bardzo dużo osób tu dotarło.
Czy my się zagłębiamy jeszcze bardziej w las? Furgonetki. Znak drogowy. 25 km do najbliższego miasta. Oj, to chyba jednak nie jest koniec rozgrywki. Mam nadzieję, że to jeszcze nie będzie kolejnego miejsca z bazą. Chyba, że zrobimy kółko i znów trafimy na polanę. Oj, to by był plot twist, naprawdę. Zagłębiamy się w las. Czym nas ta historia zaskoczy? Epilog. Chyba nam się udało. Tak, udało nam się. Znaczy, udało nam się przedostać dalej. Ale czy będziemy mieli happy ending? Czy nasza postać w końcu wróci do domu? Czy ma do czego w ogóle wracać? To jest pytanie. Dźwięk dnia. Jest cywilizacja. Nie może być. Udało nam się. Uciekamy. Udało nam się opuścić ciemny las, budynki, bloki. To chyba są bloki, prawda? Studnia, nie, kosze na śmieci. Człowiek. I poleciały. A chlebek niezjedzony. Są ludzie. Sąsiadka. Moja sąsiadka z pierwszego piętra. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mogę mówić. Rozmowa się zapętla. Lasy. Ta mapa się chyba... dupa. To moja kratka. Mogę wyjść? Nie mogę. Jestem zmęczony, powinien wracać do mojego mieszkania. Za tą dupę to ja szanuję. Winda, przyjrzyj się. Winda jak zwykle nie działa. Rower. To i tu odkąd pamiętam. Dziwne, że nikt go jeszcze nie ukradł. Hotelowe drzwi. Sąsiedzie. Niech sąsiad poratuje złotóweczką. Padaj, pijaku. Dzieciaka mi budzicie. Waszą wąt. Co to było? Głupia jędza. Kocham Monikę. To pewnie dzieło Urwisa z trzeciego piętra.
Zablokowane drzwi. W końcu ich wyeksmitowali. Ja pierdzielę. Chyba jednak będą dwa odcinki. Moje uszanowanko, dawno tu pana nie widziałem. On trochę wygląda jak wilk. Kwiaty. Wciąż są zielone, mimo że nigdy nie widziałem, by ktoś się nimi opiekował. Może odżywiają się wyrzuconymi do doniczki petami, przepraszam Boże. To samo. Tam się światło świeci. Pójdziemy w dół. Komuś chyba nie chciało się wznosić jej schodami do śmietnika. Stara szafa. Stary dywan. Kurde. Ale coś mi się wydaje, że to nie będzie happy endingu. Dupa. To pewnie robota dzieciaków z bloku obok. Drewniane drzwi. Te drzwi są chyba czymś zablokowane z drugiej strony. No, teoretycznie wygląda normalnie jak bloki za czasów PRL-u. To jest nasze mieszkanie? Drzwi klucza, tak. Jest to nie moje mieszkanie. Rower. Rower sąsiada mógłby coś z nim zrobić. Odkąd ktoś wyłamał nóżkę, zawsze leży na środku korytarza. To nie moje mieszkanie. To też nie moje mieszkanie. Moje mieszkanie? To się zapętliło? Czy to się zapętliło? Nareszcie w domu. To nie jest nasze mieszkanie. Nogi mu się trochę rozpierdzieliły. Moja szafa. To moja szafa. Zdejmij płaszcz. Kurwa! Cześć, Szurek. Ja pierdolę, nie strasz mnie, Szurek. Tęskniłeś za mną? Dobry piesek. Napierdziele. Mój telewizor, przyjrzyj się. Czarno-biały rubin. Prawdziwy luksus. Niestety zepsuty. Bateria i latarka. Tylko co z tego? Dlaczego my nie mamy ekwipunku? Wersalka, przyjrzyj się. Jestem bardzo zmęczony. Wolałbym się położyć do normalnego łóżka. No to sobie jeszcze przyniesiemy. Tu są korzenie. Korzenie. Te korzenie wyrastają spod podłogi. Nie dam rady zerwać podłogi gołymi rękoma. W kuchni powinny być jakieś narzędzia. Klucze do sypialni plus materiał. Tak samo są korzenie, patrzcie. Korzenie. Też są korzenie. Masz klucz. To moje łóżko. Biała, pogięciona pościel wygląda tak, jakbym dopiero się przebudził. Nareszcie. Czuję, jak uginają się pod mną oblałe nogi, jak całe moje ciało staje się ciężkie i obezwładniająco śpiące. To była ciężka podróż. Całe 29 dni nieludzkiej udręki. To jeszcze nie jest koniec. Ostatnimi siłami powstrzymuję się przed zaśnięciem. Coś zmusza mnie do odejścia od łóżka. Bym zapomniał czegoś zrobić. W kuchni powinny być narzędzia. Notatka. Nagotowałem ci zupy. Odkrzyj sobie. Na stole leży jakaś karteczka. Już przeczytaliśmy. Piekarnik. Stara, dobra kuchenka gazowa. W garnku jest jeszcze trochę zupy. Włącz. Zapach wypełnia całą kuchnię. Gotuj. Z szafki pod zewem wyciągam największy talerz i nalewam sobie porcję.
Nie ma tego zbyt wiele, ale i to im wystarcza. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem domowy obiad. Rosu, ale sobie pierdzieli taki rosołek. Wyjdź. Tylko pod zlewem. Duży śrubokręt. Coś z tymi panelami jest nie tak. Łazienka, wanna, przyjrzyj się. Ledwo stoję na nogach, jutro się wykąpię. Umywalka. Użyj. Pralka. Pralka frania. 2 dni stałem po nią w kolejce. Trochę do dupy macie te drzwi zrobione. Panele, usuń. Udało się. Dywan zwiń. Panele, usuń. To nie jest koniec. To nie jest nasze mieszkanie. Tu coś jest jeszcze nie tak. Tu coś jest nie tak ewidentnie. Dokąd te korzenie prowadzą? One pulsują wręcz. Drewniane drzwi. Czego ja szukam? Korzenie. O, tu coś jest. Nie, to panele. Co my tu musimy zrobić jeszcze? Nie musisz on tak się po prostu położyć spać. Przyjrzyj się. Walcząc z sennością, nachylam się z trudem nad łóżkiem. Opieram się o nie dłonią i sprężyny uginają się, skrzypiąc głośno. Na jasno-brązowej konstrukcji ze sklejki dostrzegam znajome rysy. To podłużne i łukowate. Wciąż czuję świeży zapach pościeli i przyjemne ciepło kołdry. Zajrzyj pod łóżko. Czuję delikatny przeciąg bijący z ciemnej szczeliny między łóżkiem a podłogą. Włóż rękę pod łóżko. Opuszki moich palców omiatają cienką warstwę kurzu. Łód. Wilgoć. Dotykam czegoś chropowatego, ale nie starcza mi ręki, by to złapać. Chyba muszę spróbować odsunąć łóżko. Przesuń łóżko. Panele, usuń. Co to jest? Korzenie. To nie jest koniec. Tak myślałem, że to nie będzie happy ending. What? Śpiąca kobieta, przyjrzyj się. Brudne, posklejone włosy zasłaniają twarz kobiety. Mówi coś cicho przez sen, ściskając z dłoni szmacianą lalkę wypchaną słomą. Już księżyc zgasł. Zapadła noc.
Ten zmorzył małą laleczkę, więc oczkę zmruż? Mężczyzna jest pogrążony w głębokim śnie. Uśmiecha się. Obejmuje poobcierane kolana chudymi, brudnymi rękoma. Rój mógł zakrywa czarną, odleżony na jego plecach. Dobra, obudźmy tą kobietę. Kobieta nie reaguje. Nie jestem w stanie wybudzić jej z tak głębokiego snu. Obudź. Mężczyzna nie reaguje. Mój płaszcz jest podarty i pokryty zaschniętym płotem. To stare, zniszczone ubranie. Co tu się dzieje? Moje spodnie są doszczętnie zniszczone. Jestem na dnie ogromnej doliny. Czuję, jak sucha, pokryta pyłem ziemia pulsuje pod moimi stopami. Mający, przyjrzyj się. Postać mówi coś przez sen, poruszając dłonią, jakby kogoś czule głaskała. Nie potrafię jej obudzić. Zniszczone ubrania. Zwłoki. Śpiący. Ten śpiący człowiek wygląda jak szkielet powleczony skórą. Uśmiecha się szeroko. Zniszczone ubrania. Zwłoki kolejne. Śpiący. Wygłodzona postać śpi spokojnie, wtulona w szczątki dziecka. Matko Boska. Co tu się dzieje? Zwłoki. Śpiący. Śpi na zawłoconej ziemi, opierając głowę o klatkę piersiową, uśpiersiawą leżącego obok szkieletu. Miska obrąży zapłucony, mosiężny krzyżyk, powtarzając przez sen jakieś niezrozumiałe słowa. Słyszę cichy szept. Stasiek. Mój mały Stasiek. Śpi, Stasiek. Śpi. Żadnego obudzić nie możemy. Postać mówi do kogoś przez sen, ściskając z dłoni zdjęcie starego mężczyzny. Kuszący kamyk. Nuci coś cicho przez sen, kołysząc się w rytm prostej melodii. Kolejne zwłoki. Twarz ma oblepioną błotem i patykami, w dłoni ściska błyszczący kamyk. Kolejna śpiąca postać. Postać jest pogrążona w głębokim śnie, nie potrafię jej obudzić. Kolejne śpiące postacie. Mamy kolejne śpiące postacie. Dam się obudzić, ale chyba się nie da. Kolejny błyszczący kamyk. Co tu się dzieje? Tu jest przejście. Oj, będą na pewno dwa odcinki, od razu mówię. Zwłoki. Kolejny kamyczek. No już tutaj widzę, że lekcje się skończyły. Dobrze, widocznie była jakaś pula dostępna i tyle. Staram się cały czas budzić, ale... Ale to się po prostu nie udaje. Zobaczcie, ile tych postaci jest tutaj, na tych wszystkich gałęziach. Tam coś jest. Tam coś się rusza. Oddaję cześć, trochę jak ten... Jak ten dzikus. Kolejny kamyk. Ja nie mogę tego wziąć, bo nie wiem jak. Nie wiem, jak wziąć ten kamyczek. Z tego nie wezmę. Jest przejście? Jest przejście. Ogarnie mnie przyjemne ciepło. O właśnie, to jest ta postać.
Ona nie śpi. To teraz rozmawiaj. Stoję przed ogromną istotą. Połóż dłonie na istocie. Czuję jako bezwładne, niekojące uczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Odległa dolina, na dnie której stoję, zakrzywia się ku górze, zamykając się ponad moją głową. Szum odległych drzew zmienia się w jednolity, cichy szmer. Czuję, że wracam do siebie, do swojego mieszkania, do pokoju z oknem i łóżkiem. Słuchaj się. Coś jakby dźwięk przeciągły i niski zbiera się w moją stronę. W głębi otaczającej mnie, pulsującej przestrzeni pojawiają się nieokreślone bryły. Ich obrys zaciera się i umyka za każdym razem, gdy próbuję skupić na nich uwagę. Nagle dźwięk otacza mnie ze wszystkich stron, a potem nagle w jednej chwili cichnie. Wysoko nad sobą wyczułem czyjąś obecność. Kim jesteś? Zalewa mnie rozświetlająca się pulsująca biel. Zaciskam z całej siły powieki, ale świetlisty bezmiar nie przestaje mnie oślepiać. Cichy pomruk staje się potężniejszy z każdą chwilą. Rozwarstwia się na nieskończoną ilość abstrakcyjnych, niezrozumiałych dźwięków, by po chwili scalić się w odległy, zawodzący głos. Do oczu napływają mi łzy, dłonie drżą. Czego chcesz? Otaczająca mnie biel oślepia mnie, wybucha jasnością raz jeszcze i drży. Niezrozumiałe dźwięki niezmiennie wibrują w mojej głowie. Nagle zdaję sobie sprawę, że przyjemne uczucie ciepła zastąpił chłód. Łód otaczającej mnie pustki. Przestań się wsłuchiwać. Czuję, że wracam do siebie, do swojego mieszkania, do pokoju z oknem i łóżkiem. Zabierz rękę. Czuję cię po pomocy z istoty. Zabierz rękę. Nie chcę tego robić. Mimo to moja ręka odpycha istotę. Promieniującą z niej ciepło znika i przeżywa mnie chłód. Coś tu jest jeszcze. Nie może być tak po prostu. Tylko to, no. No właśnie, tu jest przejście. Maciek. Mężczyzna mroczy przez sen. Jest wychudzony i brudny, ale twarz ma rozpromienioną i spokojną. Obejmuje jakiś porzewiały, opleciony starymi kolejkami przedmiot. Czy jakąś broń? Słuchaj się wymrotanie. Mężczyzna mówi coś przez sen. To jedynie urywki zdań. Pojedyncze słowa wypowiedziane łagodnie i powoli. Trudno odnaleźć mi w nich jakiś sens. Kruchy postać. Zostaw. Mężczyzna, nie otwierając oczu, machnął niezdalnie ręką w moją stronę, po czym nakrył nią głowę i znieruchomiał. Próbuj zabrać mężczyźnie metalowy przedmiot. Zostaw. Mężczyzna ponownie machnął dłonią, tym razem jednak złapał mnie za ramię. Nie otwierając oczu, odwrócił się głową w moją stronę. Poznaję go. To jeden z nas. Spróbuj wyrwać mężczyźnie przedmiot z rąk. Zostaw! Słyszysz, kurwa? Nie pozwolę ci jej zabrać. Mężczyzna zacisnął zęby z maniakalną zaciętością. Będzie ust popłynęła mu ślina. To ją woli. Urwiesz jej ręce. Uderz mężczyznę i wciągnij przedmiot. Zostaw! Zostaw ją! Nie! Się odpierdala. Błagam. Oddaj mi ją. Może muszę ich odpalić, no właśnie. Gdzie się robią zwłoki. Może ja nie muszę ich zabijać.
My dopiero teraz się tak ogarnąłem, że może to właśnie nie ich muszę zabić, tylko muszę tą istotę zabić. Runy wiejskiej korzeni blokują dalszą drogę. Nawet jeśli udałoby mi się na nie wdrapać, to wszystko otoczone jest stromym, porośniętym gęstym korzeniami zboczem. Stąd nie ma wyjścia. Co robisz? Zostanę w spokoju. Zginiesz razem z nami. Taki mam zamiar. Nie, czemu? Zabijesz nas wszystkich. Nie jest życie. To jakie grzechy. Teraz powiesz serduszko. To chyba faktycznie zginiemy tutaj. O, chyba się rozluźniło trochę. Zwłoki. Ogień zbliża się. Nie ma. Nie upadłem. Co się dzieje? Co tu się dzieje? What the fuck? Kochani. To chyba koniec Darkwood. Ogromny pożar trawił las przez kilka dni, kolejno pozbawiając życia wielu jego mieszkańców. Odblokowano osiągnięcie spali ich wszystkich. Ogień pochłonął ostatnią drogę prowadzącą do środka lasu. Doktora, który zaczął się głęboko w lesie, katowany nieustającymi szeptami nieobecnej córki.
Trójkę wyrzutków ubranych w stare szmaty i złom, którzy pogrążeni w smutku u stóp ogromnego spalonego się do szczętu drzewa nie próbowali nawet uciekać. Rodziny słoni, która nawet w obliczu zbliżających się płomieni nie opuściła swojej chałupy na mokradłach. Mieszkańców wsi, którzy zaspokoiwszy swój głód grzybami, rzucili się w euforii ku płomieniom. Babę kurę, którą przygniótł dach, kiedy ta próbowała wynieść z płonącej chałupy swoją chorą siostrę. Oraz ostatniego żywego mieszkańca zatopionej wioski, którego ogień dopadł na samym końcu drogi do domu. Nie wszyscy jednak zginęli. Piotrek skrył się w swojej rakiecie ze złomu. Gdy pożar ustał, powrócił do planowania podróży kosmicznej. Tylko Piotrek przeżył. Darkwood został stworzony przez Acid Wizard Studio. Kochani, dobra. Zakończyliśmy Darkwooda. Z tego będą na pewno dwa odcinki. To jest już pewne. Kochani, jest godzina 1:34. Jestem świeżo po tym maratonie. Co sądzę o Darkwoodzie? Gra jest naprawdę świetna w porównaniu do jakości i ceny. Jeżeli miałbym porównać nawet głupie AAA, które są w tej chwili, typu Dying Light, typu Cyberpunk, typu, nie wiem, Assassin's Creed, to ta gra za taką kwotę, nie pamiętam dokładnie za ile ją kupiłem, ale jakieś grosze, naprawdę grosze, dodatkowo nawet twórcy wrzucili tą grę sami na torrenty, żeby nie ściągać z źródeł niepewnych. Więc tak naprawdę kto chciał, to tak miał to za darmo. Ale gra jak na swoją cenę naprawdę jest świetna. Jest kilka naprawdę niedociągnięć takich, które mi przeszkadzały. Na przykład przesuwanie szaf, czy nawet to głupie na samym końcu już takie rozwlekanie tego gameplayu. Kilka niepotrzebnych rzeczy, które no moim zdaniem były niepotrzebne. Tak samo te ślady z dwóch stron i tak dalej. No dało się to bardziej podprecyzować, żeby gracz miał łatwiej dotrzeć tam do tego doktora i tak dalej. No trochę naklnąłem, trochę się nawkurzałem, ale ogólnie na plus. Może troszeczkę bardziej rozwinąłbym ten element nocny. Może trochę więcej pułapek, może, no nie wiem, jakieś ulepszanie tego swojego domku, żeby może właśnie w ten sposób przedłużyć ten gameplay. Bo na przykład wiem, że tam był ten helikopter, do którego mogliśmy tam wejść, zanurkować. O, Kuba, Kasia, serduszko, mom and dad, my brother and sister, rest of family, pięknie. O, a więc ja bym bardziej w tym kierunku poszedł, żeby rozwiązać się ten gameplay, niż głupie takie szukanie i narastającą frustrację, którą czułem już tu na samym końcu. Pierwsze mapy w rozdziale pierwszym naprawdę świetnie zrobione. Świetnie, totalnie świetnie zrobione. Pierwsza, druga, trzecia lokacja genialna. Może troszeczkę te sny dałoby się bardziej troszeczkę wyjaśnić, może ułatwić. No nie wiem, nie grałem chyba na trudnym poziomie trudności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień 29 jest. No, poziom trudności normalny. Troszeczkę za trudno mi było. Nie wiem, czy tu jest poziom łatwy. Trudny koszmar normalny. No to graliśmy na najłatwiejszym, no. No właśnie.
Więc jedynie co tutaj tak naprawdę w trudności się zmienia, to tylko i wyłącznie liczba żyć, no. Więc... O, więc no lipa. Pod tym względem, ja bym bardziej właśnie tą trudność zorganizował, nie wiem, może w liczbie HP przeciwników, czy w tych nocach, które ogólnie były, czy nawet w tych głupich snach. Ogólnie naprawdę gierka jest świetna. Jeszcze raz to powtarzam i będę to powtarzał do końca. Gierka jest świetna, polecam kupować, nieważne za jaką cenę, za sam fakt tego, za sam fakt tej takiej otwartości od twórców, że naprawdę się postarali chłopaki. No i jak widzicie, gra jest... można gierkę powtarzać, bo nie odkryliśmy tu wszystkiego. Poszliśmy w sumie ścieżką muzyka plus ścieżką palenia drzewa. Możliwe, że dało się to inaczej jakoś zrobić. Może dało się jakoś dogadać. Ewidentnie fabuła widać, że była nakierowana na to, że jak my to zniszczyliśmy to drzewo, spaliliśmy je, to drzewo jakoś się próbowało jeszcze ratować. My się obudziliśmy tak naprawdę w tym lesie. Bo te wszystkie ciała, które tam były, to były ciała tych mieszkańców. Tych ludzi, którzy nam próbowali tam jakoś... Znaczy, nie próbowali nam pomóc, ja nam w ogóle zakłopoty. Ci ludzie byli tak jakby we śnie. To był ich koszmar. Jakaś istota, przynajmniej ja to tak odbieram, próbowała po prostu, tak jak w Matrixie, przejąć ich świadomość. To wszystko im się śniło. A więc... Naprawdę bardzo przypomina mi to wszystko opowiadania Cthulhu. Gdzie właśnie mieliśmy tego przedwiecznego i tak dalej, który zawładnął ogólnie umysłami mieszkańców i tak dalej. Ogólnie Lovecrafta polecam. Nie wolno mi głupoty, Lovecraft, dobrze mówię. Tak, Call of Cthulhu. Więc tak, Darkwood naprawdę ma ogólnie ten taki klimacik lovecraftowski, który właśnie jest... No, ogólnie bardzo lubię to opowiadanie i tak dalej. Już dawno temu czytałem w sumie, więc może pora sobie odświeżyć, może jakąś gierkę sobie ze świata Lovecrafta odpalić. Kochani, no nie będę już tego przedłużał, bo to naprawdę nie ma sensu. Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało te moje przeklinanie i tak dalej. Mam nadzieję, że wam nie sprawiły zbytnio zawodu na uszach. No i ja pewnie zobaczę, ile odcinków mi z tego wyjdzie. Jeżeli wyjdzie na cały tydzień, to do końca tego tygodnia jeszcze przeleci. Zresztą wy pewnie już wiecie, no to jest ostatni odcinek. I będę szukał dalszej gierki, którą możemy sobie zagrać. A tym razem dzięki wielkie jeszcze raz. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, oczywiście, o komentarzach i ocenie filmu. Trzymajcie się. Hej, hej.